Witajcie, ja jestem Sedok i w tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić overlay Photopea. Zapraszam na mój drugi kanał, na którym streamuję, ponieważ ciągle mam tu bana, który kończy się 21 lutego. Możecie zostawić łapkę w górę pod odcinkiem, jeśli Wam się spodobał, i subskrypcję na tym kanale, jaka Wam się tutaj wyświetla. Kleja zaproponował, aby nagrać odcinek z overlaya, więc stwierdziłem, że mogę takie coś zrobić. Piszcie, czy chcecie odcinek, jak montować jak na ruciach lub coś innego. Ja Was zapraszam do oglądania. Nie będę więcej przedłużał, trzymajcie się, cześć. Będąc na pulpicie, wchodzimy w naszą przeglądarkę i wchodzimy na stronkę, jak zwykle, Photopea. Ok, będąc na stronce, wchodzimy w plik, tworzymy nowe wymiary i tutaj, w zależności od tego, w jakiej jakości streamujecie, czy HD, czy Full HD, ustawiacie sobie pod to overlaya. Ja streamuję Full HD, czyli 1920x1080. Ok, gdy mamy to stworzone, zaznaczamy tą kłódkę i zaczynamy tworzyć kamerkę. Najpierw możemy wypełnić sobie tło, klikamy tutaj prawym, wiadro z farbą i wypełniamy kolor, żeby się nie pogubić. Ok, mamy kolor. Wybieramy teraz prostokąt, klikając tutaj, z shiftem trzymając, lub bez shifta. Ok, robimy prostokąt, Ctrl T, Shift i Alt, możemy zwiększyć, zmniejszyć, zrobimy coś takiego. Gdy zrobiliśmy prostokąt, zaznaczamy go z kontrolem, następnie klikamy wybierz. Ok, aby zrobić top donate, last donate i tak dalej, klikamy prostokąt i wybieramy promień zaokrąglenia na takie 40 na przykład i możemy sobie zobaczyć, jakby to wyglądało. Wygląda ok, czyli robimy tak, przesuwamy to na sam spód i tutaj wchodzimy na internet, wpisujemy money icon png, pobieramy ikonkę, która nam się podoba, najlepiej gdyby ona była na kanale alfa, niech będzie ta ręka na przykład, robimy zapisz jako. Ja sobie tak nazwę plik i na pulpicie możemy sobie zapisać. Potem przenosimy to do naszej Photopei, zatwierdzamy, klikamy dwukrotnie, nałożenie koloru i na przykład zróbmy sobie kolor żółty. Wejdźmy w cień, tutaj możemy również dać kolor żółty, tylko trochę ciemniejszy. Klikamy OK i możemy też dać zewnętrzną poświatę w kolorze na przykład takim żółtym, możemy lekko krycie zmniejszyć tego na coś takiego i ok. Teraz Ctrl T, zmniejszamy sobie i jeszcze bardziej zmniejszamy i dajemy to tutaj. Gdy wasz cień zrobił coś takiego, że jest jeden bardziej w głąb, a drugi bardziej za nim, to klikamy znów dwukrotnie i przesuwamy tylko odległość, żeby nie wyglądało to źle. Teraz wchodzimy w narzędzie do tekstu i piszemy top donate, zmieniamy kolor na biały i zmieniamy czcionkę na przykład Proxima Nova. Jeśli tej czcionki nie mamy, tak samo pobieracie ją z internetu. Dobra, aby pobrać czcionkę, wpisujemy na przykład Proxima Nova i na końcu download. Wchodzimy na przykład tutaj i klikacie download. Ok, pobrała nam się, więc możemy przyciągnąć ją na pulpit, wziąć na przykład z niej wszystkie te elementy na pulpit. Trochę tego w sumie jest. To tylko jedną zainstalujemy. Zainstalujemy tylko tą czcionkę Bolt. Wchodzimy tutaj, klikamy tu, załaduj czcionkę, pulpit. No i załadujemy tą czcionkę, ok. Zmieniamy teraz na Proxima. Wybieramy, piszemy z dużych top donate. Albo możemy zrobić tak, napisać samo top. Dać to w tą stronę, Ctrl T. Zwiększyć, żeby było mniej więcej równo. Powielamy warstwę i na samym spodzie piszemy donate, Ctrl A i zmniejszamy sobie tą wartość na coś takiego i dajemy pod spód. Teraz shiftem łapiemy obie warstwy, Ctrl T, możemy lekko zmniejszyć lub zwiększyć, żeby pasowało to do tych wymiarów jak ta dłoń. Tak to wygląda. Możemy teraz wejść w top, no i ustawić cień zewnętrzny na kolor biały, odległość zmniejszyć i tutaj się tym pobawić. Lub możemy dać zewnętrzną poświatę, która może będzie lepiej wyglądać. To zależy wszystko od tego, jak wy to zrobicie i od waszego gustu. Możemy zwiększyć jeszcze bardziej. Teraz klikamy styl warstwy, kopiuj i styl warstwy, wklej. I mamy zrobione
nasze top donaty. Możemy to też tak wyśrodkować bardziej, to troszeczkę jeszcze zmniejszyć. I na razie wygląda to tak. Jeszcze ten prostokąt, wchodzimy w kształt, jego krycie zmniejszamy na 50, zatwierdzamy, Ctrl i odpowielamy, klikamy OK, czyli tutaj dajemy obrys na to, wybieramy tą drugą opcję i ten obrys dajemy sobie na takie na przykład 5, obrys czarny, a wypełni na tego X-a. I dajemy sobie coś takiego, żeby to równo wyglądało. No i chyba to jest równo, tak mi się wydaje, a jeśli nie jest, to klikamy jeszcze raz na to, krycie zwiększamy na 100% i przeciągamy trochę do góry, żeby to było równo. I mamy zrobione nasze top donaty. I tutaj możemy sobie na Tipli dodać nasze top donaty. Teraz ten cały prostokąt scalamy w jedną grupę, w jeden folder, piszemy top donate. Powielamy Ctrl J, z Shiftem przesuwamy do strony prawej. Możemy nawet niżej to dać, coś takiego. To tak samo Ctrl T dopasowujemy do tego i z Shiftem przesuwamy gdzieś tutaj. Dobra, to po prostu przesuwamy to tutaj, bo myślałem, że działa to z Shiftem. I tutaj możemy dać od razu, piszemy last donate. Otwieramy to narzędzie do tekstu. Piszemy last i przesuwamy coś takiego. I zamiast tej ręki wpisujemy cache PNG ikon na przykład. I również szukamy tła PNG. Przypuśćmy, że to. Klikamy zapisz, obraz jako. Zapisujemy i przeciągamy do fotopeje. OK, mamy to. Dajemy to gdzieś niżej, na przykład tutaj. I również najeżdżamy na tą rączkę. Klikamy styl warstwy. Nie wiem, nie mogę go chyba skopiować, więc zróbmy to tak. Kopiuj i to usuniemy i tutaj styl warstwy wklej i mamy identyko zrobione zrobione kolory jak w tamtym prostokącie. Zatwierdzamy, mamy top donaty, mamy last donaty, musimy to dopasować jeszcze do siebie, możemy zmniejszyć, zwiększyć, to już od waszego uznania. OK, gdy to zrobiliśmy, możemy jeszcze dodać na przykład czas, czyli żeby było to równo i żeby to ładnie wyglądało, to tak samo powielamy warstwę z last donate'ami, klikając Ctrl J, Ctrl T i przesuwamy ją na samą górę i zmieniamy nazwę, dwukrotnie klikając, czas. Zamiast last donate'ów piszemy czas, przesuwamy i tutaj piszemy do końca, tylko chyba mi się czcionka zmieniła. Aha, bo dobra, bo ta czcionka nie ma polskich znaków. No to po prostu czas do końca. I tutaj usuwamy. I tutaj usuwamy to. Najpierw znajdźmy czas, czyli wchodzimy w naszą przeglądarkę nadal i wpisujemy time icon PNG. Wybierzmy ten zegarek, zapisz obraz jako i nazwijmy go time. Zapisujemy go, przeciągamy, zmniejszamy i teraz klikamy na to lub rozwijamy czas i manej 2, czyli ta ikonka, robimy styl warstwy kopiuj i tutaj robimy styl warstwy wklej, usuwamy delay'em czas, czyli ten time przesuwamy, zmniejszamy i dopasowujemy tak, aby nam się podobało i aby było mniej więcej równo. OK, zatwierdzamy. No i tak wygląda nasz overlay. Teraz zajmiemy się naszą kamerką. Więc wiecie co, ja zrobię jeszcze raz to. Zrobię nową warstwę. I zrobimy kamerkę, może nie zaokrągloną, nie przesadzajmy. Zmniejszamy sobie promień zaokrąglenia na 0. No i robimy coś takiego. Tutaj ten obrys również zmniejszamy, żeby to nie było takie grube. Dajemy to do góry i teraz to już od naszego uznania, możemy się tym bawić. Zmieńmy nazwę na kamerka. Ja zrobię prostą kamerkę. Wybieramy elipsę, z Shiftem trzymając zrobimy takie małe dwa kółeczka. Obrys zmieniamy, tak jak ja teraz, i możemy sobie zrobić styl warstwy wklej. I mamy
te same kółeczka o takich samych kolorach jak tamte ikonki i możemy sobie jakoś to tam rozmieścić. Pójdźmy tutaj, tutaj i jeszcze z altem tutaj. Możemy zwiększyć ich odległość, czyli jedna na przykład może być, jedna może być tu, druga może być tu i trzecia tutaj. Z shiftem trzymając zaznaczamy to, klikamy Ctrl E. Czyli te wszystkie kształty nam się jakby scaliły, Ctrl J i powielamy sobie na przykład to tutaj i możemy to jeszcze zrobić tak, Ctrl J i mamy jeszcze tutaj jedną kropeczkę, a z tymi pozostałymi dwoma możemy je wytrzeć lub po prostu nawet jeśli ich nie widać, to nic z tym nie robimy. Musimy to po prostu dopasować pod siebie, żeby to dobrze wyglądało. Okej, no dobra, to mogą być takie kropeczki, które mają taką poświatę. Następnie wchodzimy jeszcze raz w kamerkę, wybieramy prostokąt i jeszcze trochę jest za gruby ten obrys, dodajemy na przykład na 17. Te wszystkie warstwy Ctrl E scalamy. Możemy również trochę to pomniejszyć. Z shiftem trzymając pomniejszamy lekko. Ctrl T, shift alt. Aha, to tak nie działa, okej, dobra, to musimy z boku sobie je pomniejszyć, o, coś takiego i dajemy je bardziej na lewo. Okej, dobra, takie coś nam wyszło. Jeśli mamy tutaj zbędne rzeczy, to klikamy rasteryzuj styl warstwy, no i możemy sobie zmazać te rzeczy. Możemy sobie jeszcze tak o zmniejszyć z shiftem. Trzymając, o, i wygląda to znacznie lepiej, jest równo i wygląda to naprawdę ok. Dobra, możemy się tym też pobawić, zwiększyć sobie trochę kamerkę jeszcze, no chociaż te 20, o, jest dobrze. I teraz możemy również dodać do tego, robiąc prostokąt, takie w środku mniejsze prostokąty. Ok, czyli obrys zmieniamy na brak, a wypełni zmieniamy na ten kolor czarny. I tak samo dajemy na przykład to tutaj. Klikamy styl warstwy wklej. Ponieważ zapisane mamy ten styl warstwy stary mamy zapisany, dajemy to pod kamerkę. Ok, na razie poświaty nie dajemy. Odznaczamy to, tylko nałożenie koloru zostawiamy. Dajemy to pod kamerkę. Wybieramy lasso wielokątne i mniej więcej ucinamy, żeby to dobrze wyglądało. Rasteryzujemy obie warstwy. Ok, i teraz możemy zrobić styl warstwy wklej. Ctrl J i teraz odbij na przykład w poziomie i odbij o coś takiego. Czekajcie, ja muszę to wykminić. Chyba dobrze to pokazałem. Dajemy to pod spód. I możemy jeszcze dać trochę głębiej lub po prostu z tych obu warstw usunąć tą poświatę, ponieważ tutaj tak to wygląda. No i gdy mamy coś takiego, możemy scalić te dwie warstwy, Ctrl J i na przykład odbij w pionie i odbij w poziomie i dać je na przykład gdzieś na dole. Albo możemy je dać na przykład za kamerką, to już zależy od Was i to, jak to zrobicie. Ok, mamy coś takiego. Możemy także dodać sobie tutaj nasz tekst, więc tworzymy jeszcze jeden prostokąt na środku mniej więcej i dajemy oczywiście pod kamerkę, jest pod kamerką i piszecie sobie Wasz tekst, czyli w moim przypadku Sedol. Zatwierdzacie, zwiększacie lekko, coś takiego, wchodzicie w ten kształt, który zrobiliście przed chwilą, promień zaokrąglenia, nie wiem czy da się to zrobić, możecie zrobić sobie ten prostokąt zaokrąglony lub możecie się nim pobawić i dać coś innego, ja zostawię tak jak jest teraz, żeby już się tym nie bawić. I nasza praca, trochę przesuńmy to, żeby to było bardziej równiej, wchodzimy w kształt, przesuwamy i nasza praca
wygląda otóż w ten sposób. I teraz, aby ją zapisać, wchodzimy w eksportu jako najpierw. Możemy zapisać jako PSD, aby później móc edytować w Photoshopie lub w tym programie. Eksportuj jako PNG. I zapisujecie sobie. Klikacie zapisz. Wyciągacie to na pulpit. Ja sobie tylko przeciągnę. Macie wasz overlay. Co prawda nie jest on animowany, ale macie go zrobionego za darmo w Photopea. Nie wiem, czemu tu są takie żółte kreski, no ale to już nic z tym nie zrobię na razie. Możemy go również wyanimować. Zaraz wam pokażę jak. Przerzucamy to do naszego Photoshopa. No i przepraszam, do naszego OBS-a i nie widać w ogóle w sumie tych pasków. No i tak wygląda nasz overlay. Nie jest on animowany, ale jest on w łatwy sposób i w programie za darmo zrobiony, więc myślę, że jest ok. Aby go wyanimować, to już wam pokazuję, co zrobimy. Na razie wyłączę sobie tą warstwę, usunę najlepiej. Kto ma After Effectsa, ten wchodzi w niego i jeszcze na przeglądarce wchodzimy plik zapisz jako PSD, zapisujemy i przeciągamy go również na pulpit. Przeciągamy go na pulpit, ten projekt. Możemy zmienić sobie nazwę jego, jak chcecie. O, coś takiego. Klikacie New Project, New Composition i dajecie tutaj wymiary takie jak na początku w naszego overlaya, czyli Full HD, i nazywacie wasz projekt. Ja go nazwę na przykład poradnik Photopea i tutaj przerzucamy sobie ten nasz projekt. Klikamy tak jak ja mam, OK. I mamy tutaj nasze tło, to szare, możemy to wyłączyć i zaznaczyć sobie kanał alfa. I jedyne, co nam się będzie animować, to te kolory, czyli te żółte. Możemy wejść sobie w Hue and Saturation, ale to tutaj, na tej warstwie. Tak samo klikamy, przenosimy, zaznaczamy Channel Range tutaj i do samego końca, na przykład na 3. Nie wiem, czy to coś zmieni? Zmieni, tak. I tutaj te kolorki automatycznie będą nam się zmieniały na takie kolory RGB, coś takiego, lub po prostu będą się zmieniać z czerwonego na zielone i tak dalej. Ok, to by było na tyle w tym poradniku chyba. Jak zapisać plik w Adobe After Effects, klikamy Ctrl+M, bez settings tak samo jak u mnie, nic nie zmieniamy, lossless, zmieniamy format na QuickTime i channels na RGB plus alfa, ponieważ wtedy możemy ten overlay używać do streamów. Klikamy OK. Tutaj klikamy i zapisujemy najlepiej na pulpicie. Klikacie zapisz i render. Ja już wam tego nie będę pokazywał, ponieważ pewnie umiecie to zrobić. I zaczynam je prześwietlać, więc ja będę kończył ten poradnik i widzimy się na zakończeniu. Także ja wam dziękuję już za obejrzenie. Wydaje mi się, że poradnik wam pomógł. Możecie zostawić łapkę w górę, taką jak tutaj widzicie. I subskrypcję na moim kanale. Byłbym mega, mega wdzięczny. Widzimy się w kolejnych odcinkach z poradników lub po prostu z innych odcinków. Zapraszam na mój drugi kanał, jak mówiłem na początku, na wszystkie social media, Discorda i tak dalej. Trzymajcie się, miłego dnia wam życzę. Cześć!